Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w kolejnym odcinku Spielhanger 2 Termina, zabrakło mi słowa. No i tak jak mówiliście, ja już w ogóle nagrałem 20 odcinek. W sumie tam nagrałem z 5 minut tylko, na szczęście. I dopiero sobie przypomniałem, kurde, Shiro, przecież ty miałeś zawalczyć raz z Moonlet, żeby sobie ten Black Steel ogarnąć. No i właśnie tak to robimy. Na szczęście drugim razem naprawdę na lajcie mi ta walka wyszła. Tak naprawdę oślepiłem Moonless teraz drugim razem, jak sobie troszkę rzuciłem. Niezbytnie nas tam nie pokaleczyła, jakoś mocno. No na co czas misy wali. Kaluśki cały czas po prostu misy i misy i misy i w sumie też ta misa ma nas nie zaatakowała ani razu, od razu ją tylko ogarnąłem. No Moonless to jest easy. Moonless to jest easy. Mamy teraz ten Black Steel i mówicie, że mamy na nim większą szansę na krytykę. Oczywiście zobaczymy sobie to, jak to działa. I moi drodzy, ja nagrałem już ten odcinek wcześniej, znaczy 5 minut odcinka wcześniej i już wytłumaczyłem, o co chodziło. Ogólnie. Ja od kilku dni pracuję nad pewnym projektem. Tylko zaraz wam mówię, nie wiem czego dokończę. Ogólnie ten projekt miał być na nasze 1000 subów. W sumie no, wpadłem na niego dosyć niedawno, więc to 1000 subów już było. Ale stwierdziłem, że zrobię dla was tłumaczenie Fear and Hunger. Tak, dosłownie tłumaczenie wszystkiego z Fear and Hunger. Tylko, wiecie co, problem jest taki, że z tego co ja widzę, to wam się Fear and Hunger już zaczyna nudzić. I nie powiem, że straciłem troszeczkę zapał czytając komentarze, chociaż no, ja liczyłem się z tym, że to pierwsza gra się nudzi, bo to po wyświetleniach nawet widać, że już są coraz mniejsze, że to nie jest już takie wow i tak dalej. Pierwsza gra jakoś odchodzi delikatnie w bok i to jest fakt. To jest fakt. I powiem wam, że zawalam już chyba czwartą lub piątą nockę, dodatkowo jeszcze jestem znów chory. Nie mogę się doleczyć, w ogóle nie wyzdrowiałem jeszcze od tamtej pory. Już dwa tygodnie mnie kurwa to męczy. I nie wiem, tutaj nagrywanie odcinków, tutaj tłumaczenie. Wiecie, też pracuję zawodowo, więc codziennie mi te no, 8 godzin pracy plus godzinę dojazdów, to 9 godzin mi odchodzi. Więc ja śpię, pracuję, tłumaczę, nagrywam, śpię i tak non stop. Więc po prostu zrobiłem to tak, że ja sobie to tłumaczenie będę w wolnej chwili robił. I po prostu... Nawet jeżeli mi się nie uda przetłumaczyć wszystkiego, naprawdę tekstu jest tutaj masa. I to nawet nie chodzi o to, że tu jest dużo tekstu samego w sobie, tylko ta gra jest źle napisana. To jest tak źle napisana gra. W ogóle RPG Maker ma to do siebie, że ma dosyć dziwne wczytywanie przedmiotów. Więc tutaj na przykład, nie wiem, jak mamy Book of Alignment, no to ten Book of Alignment jest w 20 plikach i jest rozwleczony, nie? W ogóle te tłumaczenia są w pliku Johnson, więc w ogóle jest jedna linijka, na przykład, nie wiem, właśnie na temat Book of Alignment i ona ma tam, nie wiem, pół kilometra długości, nie? I weźcie, znajdźcie to względem innych konfigów i tak dalej, w szczególności, że to nie jest tak, że tam macie tylko jedno zdanie, na przykład jak tutaj tajemnicza starożytna księga promieniująca ciepłym światłem mówi się, że została napisana przez mnichów poza wschodnimi sanktuariami. To nie jest jeden tekst. Tylko tam jest tak, tajemnicza starożytna księga promieniująca ciepłym światłem. Koniec jakby miejsca na dialog. Następny. Mówi się, że została napisana przez mnichów poza wschodnimi. Następny dialog i sanktuarium, nie? I po pierwsze, ty człowieku musisz to tak ogarnąć, żeby to mniej więcej się mieściło w tym okienku. Musisz to podzielić i w razie czego sobie dodać jakąś linijkę tekstu. Tylko problem jest w tym, że... Czasami twórca, na przykład, nie wiem, dodał tylko apostrof delikatnie, nie? Jako dodatek do tekstu. I na przykład Book of Alignment, którą znajdziemy tutaj, w jaskiniach, to nie jest ta sama Book of Alignment, którą znajdziemy na przykład w domku leśnika, domku leśniczego. I naprawdę on tak to spartolił, więc zrobić po prostu listę dialogów typu na przykład OK, Examine i tak dalej, żeby to było w jednym miejscu, to on to kurwa rozwiedł na mapy, czyli każda mapa ma własny examine, własny, nie wiem, use necromancy i tak dalej. To jest kurwa dramat, naprawdę dramat, totalny. I dlatego mówię, no, jestem na razie chyba na piątej mapie, robię teraz intro. Zrobiłem już, no, dosyć sporo, bo tam zacząłem robić
mapę poza pociągiem i tak dalej. Tam jest około 100 tysięcy linijek i to nawet nie tekstu, tylko ogólnie linijek. I w tych 100 tysiącach muszę znaleźć ten tekst, który kurwa jest potrzebny do przetłumaczenia. I tak sobie mniej więcej już ułatwiłem robotę, że znalazłem mniej więcej oznaczenia, w którym są tak jakby oznaczone dialogi, nie? Tam jest kod chyba 401, 402 i 301. I ja po prostu siedzę i wyszukuję te linijki i dzięki temu po prostu jakoś te dialogi znajduję. Ale też ogarnąć kontekst tych tłumaczeń to jest po prostu dramat. Bo w jednej chwili na przykład, nie wiem, postacie mówią o jedzeniu, a w drugiej chwili mówią, kurwa, już o chuj wie czym. I to jest, mówię, dramatyczne. To jest dramatyczne. Ta gra jest źle napisana. Ja teraz widzę, że RPG Maker to jest naprawdę bardzo słaby, mega słaby silnik. I na pewno żadnej swojej gry nie zrobiłbym w RPG Makerze. Pod względem nawet szacunku dla, kurwa, osób, które by tłumaczyły tą grę, chociaż no wiadomo, może to nie byłby taki hit jak Firenhanger, no nie oszukujmy się. Ale dla własnego szacunku i szacunku innych ludzi, kurwa, którzy by chcieli ingerować w tą grę, nigdy nie zrobił RPG Makerze. I myślę, że tą grę dałoby się zrobić lepiej właśnie poza RPG Makerem. Ja wiem, że jest łatwiej po prostu zrobić w tym systemie, w tym silniku graficznym, silniku gry, nie graficznym. No bo to jest zazwyczaj przyciągnij, upuść, nie? Ale naprawdę, no to jest, kurwa, dramatyczne. Więc tak, moi drodzy, ogólnie książki już poprzetłumaczałem, wszystko i tak dalej. Alchemia, nie alchemia, no wszystko jest potłumaczone. Wszystko jest potłumaczone, więc zobaczymy. Być może nawet będę udostępniał to w miarę postępów, ale to zobaczymy później. Okej, zyskaliśmy Black Steela, tak? Black Steel tutaj jest, ma niby tylko minus 2, ale podobno jest lepszy, jeżeli chodzi o krytyka, więc to weźmy ten Black Steel, zobaczymy. Przydałby się jeszcze Levi. W ogóle możemy Aleksandrze założyć rzeczy. Żeby mi założyć Deathmaska. W ogóle zdajemy Optimize. No i fajno. Zapiszmy sobie grę przy okazji. Żeby już to było, bo przegadałem znów z 5 minut. W sumie w tamtym odcinku również przegadałem z 5 minut. No ale wiecie, pamiętajcie o tym, że teraz nam odejdzie sporo, jeżeli chodzi o po prostu... powiem słowa. Tłumaczenie. No tłumaczenie jednak też troszeczkę tutaj potrzebuje swojego czasu, nie? Dobra, idziemy najpierw w dół. Windę sobie za chwilę odblokujemy. Marinka nam na razie schodzi. Marinka nam na razie schodzi. I tak, tu był też Tanaka, o którym mi mówiliście. Tanaka jest podobno doppelgangerem, tak? Chyba jest doppelgangerem. Przynajmniej tak mi to tłumaczyliście. To nie jest Tanaka ten nasz zwykły, tylko to jest Tanaka taki podstawiony. Dobrze wiedzieć. Na pewno dziadę zabijemy, zresztą już go zabiłem nawet poprzednio. I wcale nie był jakoś tam super mocny. Dało się go ogarnąć, tylko znowu musiał to przetłumaczyć, cholercie. Dobra, ale to za chwilę. Tutaj sobie podejdźmy do tego komputerka. To już czytaliśmy ostatnio. I skonektujmy. Dajmy im od razu jedzonko, bo zaraz oczywiście będą głodni biedacy. I Tanaka. To chyba czytaliśmy, ale okej. Wytłumaczmy to jeszcze raz. Naprawdę kłopotliwe, co wynikło z naszej podróży pociągiem, zwłaszcza kiedy masz planowane ważne spotkanie w mieście. Zobaczcie w ogóle, jak on głowę przekręca. Dzień dobry, tutaj Kinda Tanaka, miło mi cię poznać. Co tutaj robisz? Nie zupełnie, ale wieża wydaje się dobrym punktem orientacyjnym. Nie daj się zwieść mojemu wyglądowi, dosyć dobrze znam się na naturze, a przynajmniej tak sądzę. Z jakiegoś powodu nie możesz przeczytać jego myśli. Czy cało wszystko w porządku? Niestety, ale chyba będę musiał odmówić twojego towarzystwa. Naprawdę muszę się spieszyć i myślę, że zrobię to samemu jak najszybciej. I znów nie możemy czytać jego myśli. Dobra. Atakujemy dziada. A więc poukryj się w całości.
Oki. Nie wiem, co próbujesz z tego wyciągnąć, ale wiedz, że ja również jestem gotowy odpowiedzieć na to przemocą. Żyjemy w latach 40., jesteśmy cywilizowanymi ludźmi, nie jakimiś krwiożerczymi barbarzyńcami z dawnych czasów. Zachowujmy się tak, jak powinniśmy. W porządku, znajdźmy jakieś pokojowe rozwiązanie, mów za siebie, po prostu się poddaj i skończ z tym. Mów za siebie. Znaczy, spokojnie, tak, wszystko w porządku. Wiedziałem, że znajdziemy jakieś porozumienie. Tanaka opuszcza swoją obronę, jednak wydaje się, że nadal ci nie ufa. I bardzo dobrze mu dopierdolę. Pik 408. Ach, Aleksandra to od razu z buta wjeżdża. Wali w łeb Tanakę, dziękuję, dobranoc, palet pięta. Brak klienta. Tu jeszcze łapy trzeba mu obciąć. Nekromancja tutaj nie działa, żeby nie było. What? Oh no! Już nie obciąłem łeb. No i teraz też wziąłem główkę. Walkie-doki. Myślę, że zapiszmy grę. Widzisz, robię to już chyba trzeci raz, Aloki. Ja wiem, że mamy jeszcze księgi do czytania, ale... Myślę, że zrobimy to jakoś później. Mamy jeszcze sporo do zwiedzania, nie uważacie? Dobra, czuję się ubliżyłeś pisania. Świetnie. Climb up. I teraz pytanie, czy my się cofamy? Bo tutaj jest tylko wyjście tak naprawdę do kościoła, prawda? Dobrze pamiętam. Chyba tak. Tak naprawdę to wyjście do kościoła nas zbytnio nie interesuje, ani nie kici. To wyjście do kościoła to było tu w ogóle po lewej stronie chyba. A tu widzę Pennyban, który jest borowikiem szlachetnym. Tak, Pennyban to jest borowik szlachetny. Investigate. Boski manifest. Ciebie też dotkniemy, żeby było takie poprzednio. Mogę zapalić? Tak, zapalmy. Aż trochę sanity. I kolejny krak. Is inside. I tu tak naprawdę była tylko winda. Jasna niebieska fiolka, 4 szylingi. No i właśnie, tutaj widzicie, że była napisana jasna niebieska fiolka, nie? Ale, kurwa, wszystkie przedmioty mamy przetłumaczone. I tutaj na przykład się przetłumaczyło, a w innych miejscach już nie. I weź tu człowieku, ogarnij dlaczego. Dlaczego tutaj jasna niebieska fiolka się przetłumaczyła, a w innych miejscach nie? Dobra. Basement w pierwsze piętro. To jest pierwsze. W ogóle podobno te pułapki da się też zbierać. Przynajmniej z tego, co wywnioskowałem to z tłumaczenia, że pułapki na niedźwiedzie... No nie wiem, czy swoje pułapki na niedźwiedzie można, czy też takie leżące. To też jest różnica. Też jest różnica. W ogóle wiecie co? Jak zacząłem troszeczkę grzebać w tych plikach też systemowych w Firmhanger, to okazało się, że da się odblokować tryb miecza i tarczy. Jakkolwiek to brzmi. Naprawdę. Jest tak dziwnie napisane, jest tak pogmatwane wszystko, to się w pale nie mieści. To się naprawdę w pale nie mieści, jak to jest opieprzone. La Dramate. Nie wiem, czy my do szczurków idziemy, ale chyba nie idziemy. Tam jest niby skrzynka, ale no... To jest cały gang świeżaków. Może jak będziemy mieć cały team, to pójdziemy i im napierdzielamy garści, ale na razie nie widzę potrzeby, żeby tam iść. W swoim życiu i tak w sumie nie będziemy mieli szans ich pokonać, a w skrzynce będzie nic. Czyli norma. Dobra, kochani, wychodzimy stąd. Nadal chcemy zwiedzać kanały. Kanały są bardzo fajne do zwiedzania. Ja tak odczuwam to. Tylko tak, no widać, że da się przejść to w pojedynkę.
I zastanawiam się właśnie, czy... Zastanawiam się, czy opłaca się nam wracać pod ten nasz cały team. Ale chyba nie. Wtedy mielibyśmy w sumie najłatwiejszą drogę, żeby to zrobić. Księga oświecenia, użyjmy jej. Już daleko. Teraz możecie sobie poczytać właśnie to, bo tego w sumie nigdy nie tłumaczyłem. I w sumie nie żałuję, że tego nigdy nie tłumaczyłem, bo nic tak naprawdę nam to nie daje. Nic tak naprawdę nam to nie daje. Dobra, no ale byliśmy po prawej stronie, nie byliśmy jeszcze w sumie po lewej stronie. Tylko pytanie, jak tam teraz się dostać i pytanie, czy się w ogóle da dostać, bo to też jest w sumie tajemnica. Po prawej mieliśmy bodajże drabinkę, po lewej w sumie nie mamy. Ale być może nie potrzebujemy nawet. Tylko mam nadzieję. Jakaś tu drabina niby jest. I przejście też jakieś jest. Ciekawe. Gdzie to w ogóle prowadzi? Bo ja już powiem wam, że tak... osobliwie to się zgubiłem. Ciekawe, czy kanałami da się przejść w ogóle do wieży. Wielokości pigułki PEP. W ogóle pigułki PEP, z tego co tłumaczyłem, nie wiem, czy wam już to mówiłem w poprzednim odcinku, to jest w ogóle pigułki POST, czy PO. Czymś. I tłumacz w ogóle pigułki PEP traktuje jako pigułki antykoncepcyjne. O kurde, duża wiedźma. Pigułki PEP, pisane po prostu w Google, to są pigułki. Świetnie. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić? Babciu? Czy to jest mamo? Mam? A. Mam to jest takie tłumaczenie pani, okej. Okay. O, to słodkie. Zawsze możesz mnie porządnie pomasować. Moje plecy zrobiły się bolące już od dłuższego czasu. Nie bój się, po prostu podejdź troszeczkę bliżej. Podejdź bliżej. Jak przekonać kogoś, kto mieszka w najgłębszych poziomach szaleństwa? Raczej się nie da. Dobra, ramię trzeba jej uciąć. Miejsce świetnie. Summon Red. Ulubiony spell. No musimy jej to uwalić. Dobra, ucięte. A w ogóle Aleksandra jest głodna. Kurku. Możemy za 4 tylko półko, ale... Ja widzę, że tej lady to nie możemy traktować lekko. Po prostu trzeba ją upierdzielić i tyle. A nie się w te szczurki bawić. Nie masz sobie gdzie tego samonować. Ha. Głupia lady. No git. Za 1400. No i to są fajne DPS-ki. Marinka fajnie napierdziela. 51 hanger, ej, ale to jeszcze kurde jest poniżej. Nie jest poniżej 50. To czemu tobie głód już wskoczył? To mnie interesuje. Dlaczego Aleksandrze wskoczył już głód? Helling. Mamy gran erby. Mamy. Nawet sporo. Mamy rękę i nogę, świetnie. I też nie wiem, czemu to nie jest przetłumaczone. Nekromancja chyba najmniej działała, z tego co pamiętam. Przecież jak zazwyczaj na nikogo nie działa. No dobra, wycięliśmy ją, czyli tu już mamy wolną drogę, z tego co rozumiem. Teraz Dark Marinka jest głodna, no wiecie wy co? Wiecie wy co? Tak to się nie robi.
Tak samo to są kurki, tylko kurki się inaczej troszeczkę nazywają. Kurki są troszeczkę inaczej nazwane. A w ogóle mógłbym coś skraftować chyba. Craft item. Prowizoryczna mina. Nie. Z borowików sobie gulasz możemy zrobić. To nawet sporo tego gulaszu. Skondensowane kulki również. No dobra, to niech będą to borowiki. Nam rzepy brakuje. Całą rzepę wyżerliśmy, rozumiem, tak? Świetnie. Suszone mięsko jest potrzebne. Czyli to wszystko było potrzebne. Masz pomidora. Jestem Levi. Levi. Nie zapisałem gry. Okej. Levi, czy Levi nie wydaje się być zainteresowany rozmową. Przygotuj się do śmierci, żołnierzu. Levi nie pokazuje żadnego śladu strachu. To dobrze. Czemu Marinka jest głodna? Kurwa mać. Miss? Dobra, nie ma rączek. O tyle dobrze. Był dosyć easy. Rifle 303, ammo i army jumpsuit, okej. Okay. Rozumiem, że nekromancja również na niego nie działa. Niestety nie. Kurwa, nie chciałem nekromancji użyć znów, ale jest mlama. Chcemy obciąć jego głowę. Dobra. Mamy głowę Levi'a. Zapiszmy sobie grę przy okazji, bo... Tego też nie mam zrobionego. Tego też nie mam zrobionego. W ogóle powiem wam, że to tłumaczenie to się też śmiesznie w sumie zaczęło. To z tego powodu, że chciałem usunąć z zapisu gry, z tego Book of Alignment, właśnie ten tekst typu, że tam poznałeś siebie i tak dalej. I chciałem to usunąć tylko i wyłącznie. Okazało się, że zacząłem to tłumaczyć. Tak samo istnieje, nie wiem czemu. Nie wyszło jak wyszło. Ja się tutaj jem, okej. Dziwne rzeczy w tych kanałach znajdujemy. Nie widzę, że kierujemy się w stronę Shopping District. Tutaj jest dół przejście. Obawiam się, że idąc na południe, trafimy tutaj do miejsca, gdzie są paneńskie lasy. Czyli do miejsca, gdzie mamy w sumie przejście. A jednak nie. Shopping District, po prostu. Climb down. Znaczy ja mówiłem o południu, nie o północy, ja wiem. Popatrzcie, w ogóle nie idziemy teraz właśnie w stronę tego Old Townu. To jest pierwszy bunkier, ten bardziej po prawej stronie w pańskich lasach. Wy nie widzicie u mojego kursora niestety. Ale jest również na zachodzie, jeszcze tak na skrajnie zachodzie. Kolejny bunkier. To jest ostatni bunkier, który jest potrzebny. Mówicie mi, że to zakończenie jest ciężkie do zrobienia. Dobra, nawalamy ją. Zobaczymy, kto się będzie śmiał. Ostatni. Młodzież zawsze robi się... Młodzież zawsze robi ze wszystkiego sport. Dlaczego nie możesz po prostu usiąść na kolanach babci i... odpocząć chwilę? Nawet skubnę twoje ucho, jeśli chcesz. Jak szczur. Dobra, walimy ją. Papyrkę. Come on, Rad. Użyjesz spela? Szczęście nie. Bardzo dobrze. Już w sumie, być może jakbym użył na początku wzmocnionego ataku, być może zabiłbym ją od początku, tak wiecie, na hita, ale... No ale wyszło jak wyszło. Dobra.
Opierdolmy jej łepek. I szukamy dalej. Bo tu widzę, że tu w ogóle jakieś dziwne rzeczy są. O, to jest za białe cudo. Nie mówcie, że to będą pająki. Proszę, oby tylko nie pająki. Nienawidzę, kurwa, pająków. Nienawidzę pająków. Jak my się wróciliśmy? No tak, ej, to wydaje mi się, że my się wróciliśmy jakimś cudem. Ale jak my to zrobiliśmy? Jak my to zrobiliśmy? Jakby się skupiłem, naprawdę. Tak, to było to przejście. Poszliśmy tędy. Tu już nas nie było. Butelka piwa i gulasz grzybowy, świetnie. To już jest koniec trasy. Niestety. A, ja pamiętam tych koleżków, pamiętam. Nihuhu, nihuhuhuhuhuhu. No, 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 no. Ni, 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 ni. Zapomnij to. Dobra, zjedz ten gulasz grzybowy, ty też sobie. Zapiszmy grę standardową. Kurde, no nie wiem, walczyć z nimi? Nie mam zbytnio czym. Nie mam zbytnio czym. Dobra, jak ten guz zejdzie, przejdźmy się jeszcze tutaj, zobaczmy, czy na pewno już to wszystko, co wzięliśmy. No, to byliśmy, na pewno byliśmy. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Nie wiem, jak tutaj wylazłem. A, tutaj nie wylazłem nawet. Ej, nie, no ale wydaje mi się, że tędy jakoś lazłem. No tędy przyszedłem. No właśnie, ja tędy przylazłem przecież. No to jakim cudem? Jakim cudem ja tam mogłem być? Nie mogłem tam być. Nie mogłem tu być po prawej stronie, na wschodzie. Dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko skoro już mi zszedł głód, to widzę, że mi zszedł. No spróbujmy z nim zawalczyć. Mówicie, że fajne przedmioty są u nich. W nich raczej. Daj, daj, daj! Umieraj, umieraj, umieraj! Dobra. Wątpię, żeby nam się udało, ale... No tak, może... Trochę głupio zrobiłem. Trochę głupio zrobiłem, z tego powodu. Dobra. Być może go ślepimy. Wiecie, i oni to jak oni. Ten jest kurwa najgorszy. Darkmania straciła rękę. Bawi dosyć mocno. Wow! Co mi tak body wskoczyło? Body, nie body. No i po Aleksandrze? Nie. Jezu, ile on ma kurwa życia. No to Aleksandrze. No muszę Aleksandrę ratować. A, ola, nie dam ci umrzeć. Dziewięć. 10. 15. No i nie mam już rączek. Ło. Ten jest chyba gorszy. No właśnie, zadychę.
kurwa za 31? Zawciole. Dobra, slam na Marinkę. Walić go samymi łapkami jest ciężko. No i dobra, cofamy grę już i tak. Ej, no oni są do zrobienia. Z naszymi umiejętnościami teraz są naprawdę do zrobienia. I będę chciał ich zabić, na pewno. Ja im kurwa zrobię surprise'a. Tylko tak, na razie nie idziemy tędy. Przejdźmy się jeszcze po prawej stronie. Mówię, też nie chcę przedłużać i nie wiadomo ile tam prób walki z nimi robić. Bo to też chyba na tym nie polega. Ale naprawdę nie wydaje mi się, że tutaj byłem. Brzmi bardzo znajomo, ale nie wydaje mi się, że tutaj byłem. Nie powiem, no bo to wygląda naprawdę bardzo znajomo. Ja po prostu poleciałem chyba górą tutaj. I zrobiłem kółka. Widocznie tak było. Tak, i to jest w ogóle... ten kontrolny panel tutaj nawet. No oczywiście, że tak. Dobra, czyli tak naprawdę tam nie było nic ambitnego dla nas. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Być może coś tam jest. Jeżeli coś ominąłem, to z góry przepraszam i czekam na wasze komentarze, które mnie naprowadzą po prostu na ciąg dalszy tego. Ale też, żeby nie przedłużać, po prostu chodźmy dalej szukać rzeczorków. Dobra, tu po lewej stronie chyba nie byliśmy już. Chyba. Teraz się okaże, czy byliśmy, czy nie. Jak wygląda mapa? Rzuciliśmy się bardziej na wschód. Bardziej na wschód się wróciliśmy. Tu byliśmy? Na tym wyjściu byliśmy chyba. Tak. Tu są bobiszcze. A raczej były. W ogóle wiecie, że w tłumaczeniu, nie wiem jakim cudem, ale jest możliwość ucięcia głowy Bobiemu. I tak wyglądało to w tłumaczeniu. Tak wyglądało to w tłumaczeniu przynajmniej. I tak, ogólnie teraz myślę, że wrócimy sobie po naszą ekipę. No bo jeżeli chcemy tamtych koleżków sobie porozwalać, to jak najbardziej musimy to zrobić. W ogóle tutaj jest sobie konfesjonał. Ja to przypadkowo odkryłem, powiem osobiście. Ale w ogóle cofnąłem grę tam do samego początku, jak właśnie do tłumaczenia. I jakoś tak klikałem tutaj, żeby zobaczyć, czy urny się przetłumaczyły. I okazało się, że tutaj była osa. Znaczy był osa. Dało mu się wyspowiadać. I my o tym nawet nie widzieliśmy, że to był osa. On zrobił nam taki kawał. Dobra, to konfesjonał. Możesz go użyć do oczyszczenia się z grzechów. Weźmy do środka. Zobaczymy, czy teraz będzie ktokolwiek, jeżeli osy już nie ma. Przytłaczająca aura wypełnia powietrze, gdy siadasz do konfesjonału. Klaustro pobiczne. Budełko tworzy atmosferę potępienia i złości. Wybacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłam. Jest tam kto? Blisko konfesjonału. Wybacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłam. Bez odpowiedzi. Wybaczająca... Znaczy, swu. Ja pierdolę. Przytłaczająca aura wypełnia powietrze, gdy siadasz do konfesjonału. I to jest to samo. Jest tam ktoś? Nie widzisz nikogo po drugiej stronie. Dobra, czyli teraz nie było nikogo na przykład. Ale mówię, no na początku była osa, czy był osa. Nie odczuwasz żadnej zmiany w spędzeniu czasu, po spędzeniu czasu w konfesjonale. To wszystko była po prostu strata czasu? Chyba tak. Bo nie było osy.
Okidoki. No to tak. Lecimy do PRHL bar. Aleksandra sobie siada. Nasze bebliki sobie tutaj siedzą. No i koza. Dwa bebliki i koza. Black Caleb na razie nam nie jest potrzebny chyba. Time up. Żemy Levi'a. No nie, on zaraz będzie gadał o tym kurwa graniu. No tu. Po co? Kurwa znów będzie gadał. Jezu. Nie lubię tego przeklikiwania. No chcę szybko wziąć go, a nie mogę. Powinno być po prostu pierwsze join to my team, czy coś takiego. Albo chcesz się razem poślejać? Idziemy. O nie, tam było w czterech myślach. Ja nie mam nic zaoferowania dla nich. I się martwi, że jest taki, wiecie, useless. Robimy klimat. Climb down. Oh no, Aleksandra! Ola, co ci jest? Jesteś najedzona. Kochana. Nonsens, ciebie też bierzemy. O, i mamy ekipę. Idziemy na solo. Tak, Nonsens nam zaraz umrze, niestety. Musimy ją trochę podkurować. Więc tak, kościół Almera. La kościółek almerowski. I znów idziemy do kanałów. Znów idziemy do kanałów, tylko już teraz z większą ekipą idziemy komuś nawpierdalać. Oni mieli trójkę, my teraz będziemy mieć czwórkę. Sobie moglibyśmy już lewego nawet utłuc. Więc jak teraz, jak Lewi straci rękę czy nogę, to już nawet nie będzie mi szkoda. Naprawdę nie będzie mi go już szkoda. On jest i tak uzależniony. Bun do wora, wór do jeziora. Pamiętajcie. Nawet im damy już podjeść troszeczkę bardziej. Tutaj sobie zrobimy healing. Niebieska fiolka. Udratujemy ich troszeczkę. Nonsense healing. Taki niebieski ferek mamy od cholery, więc luz. To i tak daje po 30. Dobra, Ola, ty będziesz miała dyszkę mniej. Jest o wiele mniej głodni. Gdzie to było to przejście? Tutaj było to przejście. Oczywiście climb down. Schodzimy, no i idziemy tam dalej. Idziemy do koleżków. Nie tu. To tu było. Jeszcze kanały nawet kojarzę mniej więcej. Tak, kojarzę i dwa razy się już poleciał. Tak dobrze kojarzysz, Shiro. Już się zgubiłem. Tak serio. Ale to chyba tędy było. Tak, tędy i tu w lewą stronę. Już pamiętam. Może uda nam się jeszcze zrobić ten atak na koleżków, ale w sumie zostało 7 minut odcinka niecałe, 6 nawet. No może zdążymy. Tylko lecimy. Ja zaraz w ogóle do pracy muszę się zacząć szykować powoli. Och. I to było chyba tu w dół, tak? Tutaj w górę. Tutaj w górę. Tu w lewo i tu w dół. Zapis. I idziemy na typów. Tylko tak, jeszcze przed atakiem zlirujmy ich wszystkich. Klirujmy ich wszystkich i tak. Levi, tobie damy optimize.
Ty masz dosyć mocno atakować, tak? Spear, Tergal. Dobra. Optimize. I kto se dostanie w sumie najsłabszy set. Ale już nie chce mi się nawet, wiecie, tego ogarniać. Dobra, starczy, idziemy walczyć. Jeszcze sobie zażyjemy szybko te pilsy. Healing. Nie było healing, to było items. Igułki pep. Dobra, daj. Więc tak, od razu leci item, jeżeli chodzi o to, i leci na pewno odłamek szkła. Ty robisz to samo i walisz w niego odłamkiem szkła. Zmisowaliśmy, kurwa, odłamek na najgorszego typa. Jezu! Marinka, jaka ty jesteś, kurwa, czasem upośledzona. No i podziwają. Kurwa. Dobra, wrócę do was za chwilę. To jest, moi drodzy, mega śmieszne, ale te pilsy nie działają, jeżeli są użyte w poprzednim pomieszczeniu. To jest bez sensu. Totalnie bez sensu. Ale dobra. Proszę, niech się teraz uda. Item. Lecimy z tymi odłąkami szkła. I tym razem dajmy na tego dziada. 4. 4. Musimy szybko midgrindera rozwalić i już będzie git. 25, kurwa. Jezu, czemu, kurwa, kurwa. O Jezu. Tysiąc. No Levi, ty musisz się niestety uleczyć. Puk z twoją ręką. A, i ty masz kolejną. Marinka miała turkę. O! To nie, przepraszam, to Marinka walisz. Levi, ty się leczysz. O Jezu, dramatycznie. Piętnaście i straciliśmy lewą rękę. Kurwa! Ile to by życia zostało? Dużo. Ty możesz sobie zmienić ekwipunek. Equip. Greatswarda. Miejsc, kurwa, oczywiście. Aha, Levi nie może tego Gariana trzymać na ręku. Świetnie. Zaje, kurwa, biście, no nie powiem. To Levi. A, kurwa, jeszcze Marince zużyłem to wszystko. Jezu. Chciałem Levi'a. To mi tak dobrze, że w tego wali. Dobra, Rifleman. 330. Musimy Levi'a uleczyć zaraz. Znów niestety. No już chyba nie mam nawet. No nie mam tego. Dobra, 913 pięknie wpadło.
nie może nam umrzeć. Możemy stracić rękę, możemy stracić wszystko, ale nie może nam umrzeć. Dobra, Levi, ty się lecz. Dobra. I Marinka lecisz. No to, że Marinka straciła rękę, to w sumie nie ma znaczenia. W sumie to nie ma znaczenia. Dobra, Levi. Ty oczywiście się na maksa stakuj. No to już koniec. Dobra, no udało nam się ich pokonać. Kurwa, no dramatycznie, ale się udało. Waszyli. No szkurwa jego w dupę macie, nie mówcie sobie nawet, nie mówcie nawet mi takich rzeczy. Czy wy mnie oszukaliście? Nie opłaca się ich zabijać. To jest bez sensu. Chyba, że oni gdzieś indziej leżą jeszcze, no bo to na przykład pieski też potrafiły tak dziwnie leżeć, nie? Liczę na to, że oni gdzieś tutaj leżą jeszcze. Bo nie pamiętam, że nas ścigali wtedy. O kurwa, co to był? Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja sobie filmu grał dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Z Fearnhanger 2 Termina. Ja pierdolę, co to było? Co to było? Co to było? Ja sobie to zapiszę faktem. Już nie wiem, czy to ma sens, ale okej. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!